La 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 la. Ho, ho, ho. A co tu się wydarzyło? Ho, ho, ho. Kulturki. Kulturki. Cześć. Hejo. Ho, hej. Tu. Ho, 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 ho. Kulturki, ho, ho, kulturki. Chyba przyszła. Przyszły święta. Tak, przyszły święta. Śniegu nie ma. No, ale jutro Wigilia. Jutro? No, jutro. No, jutro. A odcinek pewnie będzie nawet w Wigilię. No. Wyemitowany. Więc musi być jaki? Świąteczny. Wigilijny. No, świąteczny. Świąteczno-wigilijny. I muszą być elfy, anioły i reniferki. I wszystko, co jest związane ze świętami. I prezenty, i... Ale nie zdradzajcie końca. A nie, no końca nie zdradzimy. My najpierw powiemy, o czym rozmawiamy. Maju, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? O Chłopiec zwany gwiazdką. Chłopiec zwany gwiazdką, autorstwa... Madgen? Nie, chyba nie. Madhen! Nie, chyba nie. Jak? Madhake. Madhake. Tak? Dokładnie. Brzmi jak babeczka. I powiem wam, że to dla mnie to brzmi jak super świąteczna książka. Chłopiec zwany gwiazdką. Ja najpierw myślałam, że chodzi o taką gwiazdkę na niebie. Ale już później się dowiedziałaś, że pewnie nie. Więc o co w tym chodziło? Może Maja nam przedstawi bohatera? Kim jest ten chłopiec? Mikołaj się nazywa. Ma tata, miał tatę Drwala, ale jego mama umarła. Ale dała mu taką lalkę z rzepy. Z rzepy? No, z rzepy. Z takiej rośliny, tak? Znaczy no. Z takiego warzywa. No. I jeszcze odbił, jeszcze odbił taką tam myszkę, która nazywała się chyba Mysia. Tak, ona się nazywała Mysia. Nie nazywała się Mysia. A ten tata chyba nazywał się... Sekundkę. No dobra, już nie pamiętam. John. Nie. Też coś takiego co Joe, albo coś w tym stylu, ale takie dłuższe imię miał. To John? Nie? No, nie. Nie. Ale Ola, ty źle mówisz, nie nazywała się Misia. Misia. Nie nazywała się Misia. Nazywałaś. Nie nazywałaś. No dobrze, może ten spór rozstrzygniemy w ten sposób, że... Sprawdzimy może. No albo... Sprawdzimy. Może nasi słuchacze sami sprawdzą. Oho, to jest najlepsza opcja. No to powiedzcie mi dziewczyny, ile lat ma ten chłopiec? 11,5. 11,5. I urodził się w Wigilię. Naprawdę? No. Czyli którego? 24 grudnia albo 25. Bo do końca nie wiadomo, czy w końcu jest 24, czy 25. No 25 to już się kolejny dzień zaczyna, więc to już nie jest Wigilia. Bo wiecie, że Wigilia oznacza taki ale jak dzień wcześniej. Ale tak? Oni powiedzieli, że są w święta. Ja to tak, że bardziej to tak Wigilia. Wydaje mi się, że to tak 20 bardziej 4. Ale w innych krajach chyba jest Wigilia w ogóle 25. No. Na przykład w Anglii. Wiecie co, w niektórych krajach się nie świętuje Wigilii. Na przykład w Anglii. To już chyba też wiecie, że świętuje się na przykład pierwszy dzień świąt i wtedy jest taki uroczysty obiad, uroczysta kolacja, więc to nie jest już Wigilia, bo to Wigilia oznacza, że coś jest przed, tak? A w pierwszy dzień świąt, jak się je kolację, no to już ona się nie nazywa Wigilią, tylko to jest świąteczna kolacja, tak? Świąteczny obiad, świąteczna kolacja. Świąteczne śniadanko. No, więc chłopiec urodził się, wiemy, w święta, tak? Tak. Święta, super. No i... Ale mamo, nie fajnie się urodzić w święta, bo nawet kiedy jego tata by był bogaty, bo dla niego prezenty, to nawet w takim razie dostawałeś by mało prezentów. Bo za to i za to. No, za to i za to. Nie dwa razy w roku tyle samo, że to na przykład pięć prezentów, to tylko raz pięć prezentów. No właśnie. A tak samo by dostał więcej, na przykład 10. No, co tak powiem wam, ekonomicznie mieć dziecko w święta. Tylko jeden prezent trzeba kupić. Tylko jedną imprezę trzeba zrobić. No, to jest... Ale to też jest fajne, że żeby zamiast śpiewać kolęd, trzeba...
trzeba zaśpiewać. 100 lat. Ale to jest takie sprytne. Jakby się ktoś tak urodził na przykład w grudniu, to można by było mu wmówić, że urodził się w święta i robić mu zawsze urodziny w święta. Co by na to? Tort na przykład. No i tort wtedy był. Tort makowiec. Tort makowiec. O, tort makowiec był albo tort serniczek. Kilka takich. Czemu na nie? Przykład na początku by był sernik, potem by był makowiec, potem by były babeczki, potem by była babeczka. A potem pierogi. A potem pierogi, a potem świeczka. I jeszcze pierniczki. No. Na górę. I śledzie. Ale nie śledzie. No wiadomo. Wiadomo, że nie. No dobrze, o co chodzi w tej książce? Wracamy do chłopca, zwanego Gwiazdką. Że ten ojciec, bo jakby wyjeżdża razem z inną grupą ludzi. Szóstką takich fatanów, którzy oni jadą saniami, żeby odkryć, czy elfy naprawdę istnieją. I oni wyjeżdżają i on zostaje razem z Maja. I on zostaje razem z taką siostrą tego jego taty, ciotką Carlotto, która jest dla niego bardzo niemiła i każe mu spać na podwórku, sama bierze jego koce i... Raz on uciekł po tym, kiedy ona zrobiła zupę z jego lalki z rzepy. A ona już była taka spleśniała i niedobra, ona go źle karmiła w ogóle. I jemu było przykro, bo to była jedyna jego pamiątka po mamie. I to była taka tam, że ona się zapytała, z czego ta zupa jest zrobiona? A ona powiedziała, sama przepełniona miłością. I na samym końcu, jak już on zjadł, no to się znowu zapytał i ona wtedy odpowiedziała, że to z jego lalki z rzepy. O, to smutne takie. No. Czyli co, wyjeżdża jego tato, mamy nie ma. I wtedy już zostaje mu tylko ta mysia. No dobrze, Maju, może powiesz nam, co się dzieje dalej. No i on ucieka do wioski właśnie elfów. Czyli co, szuka taty? No, spotyka Renifera. Spotyka Renifera. Czyli wyrusza na Jonel, on się nazywał. Jonel. Jonel. Tak, Jonel. Jonel czy Joel? Joel, tak. No i on spotkał takiego Renifera, wyłuszczały, no i oni pojechali razem z tym Reniferem i z tą myślą do wioski. A okazało się, że by tam miłe, bardzo dużo, a tam były zasady. Nigdy nie wpuszczać ludzi, być bardzo niemiłym dla innych osobników. A bo to był taki zły rządzący. No a naprawdę powinno być inaczej, że powinno być obrażone miłością to, a właśnie one ciągle były dla wszystkich niemiłe. Nie mogły razem zjeść kolacji, nie mogły się spotykać na Wigilię, nie mogły nic robić. Miały surowy zakaz jakby bawienia się, śmiania się. Elfy? No tak. Coś mi tu nie pasuje. Bo taki rządzący elfów, taki najważniejszy ojciec, zdrady. Ojciec. No i on tam poszedł do urzędu, bo niby on jest człowiekiem i zamknięto go z taką wróżką prawdy. No nie zdradzaj, proszę, końca. To nie jest koniec. No to jest już daleko za połową książki. A to nie jest daleko za połową książki. Ale to jest bardzo ciekawa przygoda. Czyli te elfy, tak? No, one były złe. One były bardzo złe. Ale nie, bo na pewno to w śniegu takiego zmęczonego go znalazły takie dwa elfy, które były bardzo miłe. Taki starszy elf i taka malutka. I taka malutka, dobra taka... Elfka. Tak. I potem jeszcze ten taki starszy obdarzył go takim czymś, żeby jemu nie było zimno i żeby rozumiał język elfów. O, super. Czyli co, już wtedy mógł się dogadać z elfami? Tak? A kto trafił do tego więzienia? Bo ja tak trochę zgubiłam się. No, Mikołaj! Czyli ten chłopiec, tak? No. Tak. Aha, dlaczego? Za to, że te elfy powiedziały, że ten tata i jego drużyna porwali elfa i za to musiał siedzieć w więzieniu. A tak jakby za nich, tak? Na ja bym powiedziała, że taką ostatnią rzeczą może przed końcem opowiadania byłoby powiedzenie tego, że ten Mikołaj przy wiarze w siebie takiej mocy potrafił czarować. Czyli był magicznym chłopcem. Tak, dowiedział się o tym wylatywając przez jakby dach tego miejsca, gdzie był uwięziony.
To było trochę magii w tej książce. Może, znaczy było dużo, bo jak były elfy i... Może teraz my się nie będziemy zdradzać całej historii, bo tak naprawdę już prawie na tym się kończy. Więc... A miał jeszcze jakieś przygody? No tak, miał jeszcze, ale tych na samym końcu. Dobrze, dobrze. To już nie będziemy ich opowiadać. Powiedzcie mi, co się Wam najbardziej podobało w tej książce? No, żeby to było takie na podstawie świąt zrobione i że wiele rzeczy tak naprawdę trochę się wiedziało, jak się znało na przykład, że świętemu Mikołajowi pomagały elfy i były renifery. Tam nawet te renifery się tak nazywały, jak te takie... No właśnie, jak się nazywają renifery? Czekaj, muszę sobie przypomnieć, pamiętałam. I chociaż jednego, jakiego pamiętacie? Renifer. O, ale pamiętam, jak się nazywał ten jego renifer, Błysk. Błysk, no, Błysk. Był taki renifer. No właśnie, bo to jest jeden z tego. To jest właśnie ten Błysk, to też należał potem do tego... No Błysk to mi się kojarzy tak z saniami Mikołaja, ale mi nie też. Będziemy tu zdradzać żadnych powiązań, bo no, chłopiec nazywa się Mikołaj, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. Ale powiem Wam, że nazwy reniferów to trzeba sprawdzić, bo ja Wam zdradzę, że mama ostatnio brała udział w takim konkursie i jedno z zadań było właśnie, dotyczyło imion reniferów. I my nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak się nazywają renifery Mikołaja. Rudolf! Ja wiedziałam, wszyscy wiedzieliśmy tylko, że Rudolf. Ale żadnego innego nie wiedzieliśmy. I później sobie myślimy, czy dzieci by wiedziały? No i właśnie się Was pytam, czy Wy wiecie, jak się nazywają pozostałe? Ja wiem! Tak? Niektórzy tancerz, malarz... Tak? Serio? No, nie. Był tancerz! Tancerz był, ale malarza chyba nie było. Nie. Tancerz podobno był. Tak mi się kojarzy, że nawet jak pan nam czytał odpowiedzi, to był tancerz. Ale wiecie co, musimy chyba sprawdzić. A ja nawet szczerze oglądałam taką bajkę z imionami reniferów i pamiętam, że był na pewno tancerz. Ale malarza? Nie. Mi się wydaje, że był. Były jakieś takie dziwne imiona, ale ja nie pamiętam już. Błysk był. Błysk był, no co też mi się kojarzy, że był Błysk. I że było jeszcze czegoś... Ja dobrze pamiętam. Tak. Takiego na G... No chyba trzeba wrócić, powiem Wam. I była Mondrala. Serio? No, coś z Mondralą było, tak, że jakiś tak, taki typu ważniak, ale taki coś nie... mądrzyk, chyba coś takiego. Ważniak! Nie, ważniaka nie, ważniak to smerf. Ale musimy to sprawdzić, słuchajcie. Smerf! Bo to jest bardzo intrygujące. I pamiętacie też w książce świątecznej, o której już jednej mówiliśmy, pamiętacie ją? Doktor Proktor! Tak, i niemal ostatnie święta. No, tam też pojawiały się renifery. To nie były akurat te renifery, bo tam były takie, jak one się nazywały? Takie odrzutowe renifery? Tak, super odrzutowe renifery. No, one były takie... I młode super odrzutowe renifery. Tak, one były odrzutowe. Ale też tam nie było imion żadnych, prawda? Mikołaja, zwanego Stanisławem, nie było powiedziane, jak się nazywają te renifery. A ja jestem, powiem Wam, bardzo ciekawa i chyba zaraz po nagraniu tego odcinka sprawdzimy, jak się nazywają renifery i Wam też to radzimy, bo uwierzcie, są w życiu sytuacje, na przykład w postaci firmowej imprezy, na których te imiona reniferów się przydają i można wygrać fajne nagrody w tym. A jaką? A różne fajne nagrody były. Dziewczyny, który bohater Wam się spodobał tej książki? Ten renifer. Który? Błysk, tak? Tak. Błysk, a dlaczego tak Ci się spodobał Błysk? No bo on potem potrafił latać. Potrafił latać, czyli jak prawdziwy renifer świętego Mikołaja, potrafił latać. A powiedzcie mi jeszcze w ogóle, gdzie dzieje się akcja tej książki? Maju, powiedz mi jeszcze. To się dzieje w Finlandii. Finlandii? Serio? Tak? Mi się wydawało, że w Finlandii. Tak, no to może być, że w Finlandii. Patrzcie, znowu w Skandynawii. Gdzie siedział doktor Proktor? W Finlandii. Nie, w Norwegii. W Norwegii. Ale pochodził z Gdańska. Pochodził z Gdańska. Ańska. A z kim mieli mieć wojnę? Norwegia ze?
Nie, z Finlandią. Czy ze Szwecją? Z Finlandią, bo ona mówiła, że to on. Tak, z Finlandią. Że Finlandia mówiła, to nasze są święta, że tam są jakby ich jakby właśnie w Finlandii. Bo pewnie niektóre kraje myślą, że z tego, niektóre z tego. A myślą, że Jodes, bo myślą, że z Polski. No tak, no tak. Ale ta akcja książki Chłopiec z Van Gwiazdką dzieje się w Finlandii, tak? Mówicie dziewczyny? Ja tak mówię. Zgadzacie się z tym? Dobrze, super. Maju, jeszcze twój bohater. Mój bohater najlepszy to nikt. Nikt, nikt. Wszystkich polubiłaś? Nie, żadnego nie lubię. To co, nie podobała ci się ta książka? Nie podobała za bardzo. Tak. A dlaczego? No była ciekawa, ale za bardzo bohaterów tam nie było. Takich fajnych. A mi się wydaje, że było dużo przyjemnych, fajnych bohaterów. Nie, mi się podobał taki mały elfik. Takich stałych było bardzo... Mały elfik ci się podobał. Taki... A jak wygląda taki elfik? Taki otyci, o taki. Że mają długie, wydłużone uszy. To tam mówili, że patrz, oni... Że sięgają takiemu dziecku 11-letniego, takie dorosłe elfy, tak do pasa. Naprawdę takie malutkie są? No. Maja? No. Takie dorosłe, wysokie elfy. Malutkie, bardzo malutkie. A czym się te elfy zajmują tam? Niczym. No, pieczeniem pierniczków. No po prostu żyją tak jak ludzie, można powiedzieć. Tak. No, czyli sobie normalnie w tej Finlandii. A tam Finlandia to jest już pewnie tak bardzo daleko na północ, prawda? Przy tam no, tak właśnie, zwanym kole podbiegunowym. A oni nawet szli ciągle na północ, bo tam są elfy. Podobno. 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 No i wiecie też, że jak jest się tak daleko na północy, w sensie w jakimś miejscu, które jest tak daleko na północy, pod tak zwanym kołem podbiegunowym, to tam jest, tak się to mówi, polarna noc i polarny dzień. Tak? Czyli taka bardzo, bardzo wydłużona noc i bardzo, bardzo wydłużony dzień. Czyli na przykład noc 3 godziny, a dzień 23 godziny? Powiedzmy, czasami... Tak? No bo, jak się kiedyś bo uczyłam. Wiecie, bo to jest w tym miejscu na globusie. Jak się kiedyś uczyłam, no to po prostu dzieci normalnie funkcjonują w trakcie miesiąca, że na przykład dalej jest księżyc, a one do szkoły idą. Dokładnie tak, czyli że jest cały czas noc albo cały czas dzień, tak? Czyli nawet w nocy jest nawet w nocy jest jasno, bo to jakby nie... Normalnie jest 24-godzinny dzień, natomiast chodzi mi o ten taki... o to, czy jest ciemno, czy jasno, tak? Czy jest słońce, czy nie ma słońca. To po prostu tam bywa tak, że po prostu przez ileś dni z rzędu jest ciemno. I noc, w nocy, jest ciemno i w dzień jest ciemno, tak? Mówiąc no i po prostu naszym dzieci muszą chodzić potocznym językiem. Dzieci, tak naprawdę no to ludzie by mogli przespać cały dzień, dlatego że ciągle jest ciemno. Dokładnie. To można trochę tak się podłamać, co? Bez słońca. Przez tyle czasu. Albo komuś może zrobić taki psikłys, że na przykład on ma ustawiony budzik na 8 rano, ustawi mu na drugą, ale on nie będzie sobie zdawał różnicy z tego. To może być bardzo trudne też, bo jak jest na przykład taki dzień polarny, no to przecież jak tu spać? Jasno cały czas. Słońce świeci. Możliwe to? No ale no, nie na brzydku trzeba się porządnie wyspać, a potem... potem przez pół roku nie, trzeba miesiąc spać i miesiąc nie spać. No to bardziej tak... pół roku. Pół roku spać? I pół roku, roku nie spać. Spać. No ciekawe, kto by tak wytrzymał. Ja nie. Ja tak. Chociaż nie, może bym nie wytrzymała bez snu. Nie, przecież ty kochasz spać. Spanie to jest taka przyjemna rzecz. No, a święta oznaczają, że można się wyspać. Bo nie trzeba wstawać do pracy, ani do szkoły. Można spać do 11. Albo do 12. Chyba się Oli jeszcze nie zdarzyło spać do 11. Albo do 13. A może do 14, 15, 16, 17, 18. Do 18. Tak w ogóle to fajnie by było, jakbym obudziła się na przykład wtedy, kiedy był akurat trzeba było iść spać. No to bym nawet nie musiała się przebierać. No tak. Tak, dokładnie. No ale co? Jutro już święta, już Wigilia. W sumie dzisiaj, bo pewnie dzisiaj będziecie słuchać tego odcinka. Albo nawet może jest teraz dla Was pierwszy dzień świąt.
Tak, a nam zostało bardzo dużo przygotowań. Pierożki. Pierożki. Ludzie. Makowiec. Ciasta. Tak, makowiec. Marchewki. Makowiec. Serniko makowiec. I marchewki, które są rozłożone, obrane na stole, prawda? No moja obrała. A w ogóle po co wam są te marchewki? No, będziemy coś robić. Do dorsza. Będziemy sobie je oporządzać. A, już wiem do czego. Tak, słuchajcie, zatem, skoro jeszcze nam tyle pracy zostało, to ja proponuję już zakończyć ten odcinek. Ja chcę wam to powiedzieć, no wiesz. Ale na pewno... To może ja powiem, zakończmy ten odcinek. Będzie okazja do spotkania jeszcze z nami w święta, bo w święta też pojawi się jakiś odcinek. Być może świąteczny, być może nie. Jest teraz tak dużo książek do słów takich świątecznych, że na pewno będzie to świąteczne. No to jeszcze świąteczną jakąś książkę na pewno pozostaniemy w klimacie świątecznym jeszcze przez kilka dni i może nawet i w pierwszy dzień świąt, i w drugi dzień świąt pojawią się jakieś nowe odcinki do słuchania. Będziecie mieli co słuchać! W święta, bo pamiętajcie, w święta nie warto siedzieć przed telewizorem. To znaczy... Święta warto spędzać czas z rodziną. Z rodziną, pograć w coś. Specjalnie przyjechała do Ale matka. Też poczytać książkę też warto, prawda? Chociaż właśnie książka, o której dzisiaj mówiliśmy, jest, ma swoją adaptację filmową. Co to jest? No właśnie, moja koleżanka, najlepsza, ever, ona oglądała Chłopiec zwany Gwiazdką. No właśnie, bo jest taki film, na platformie Netflix, można go tam obejrzeć, więc jak ktoś bardzo nie będzie chciał przeczytać książki, no to może obejrzeć film. Ale my polecamy książkę. No, dlatego, że tak naprawdę no to najpierw to by się nie chciało czytać, bo to jest taka strasznie długa książka. No, to jest taka bardzo, bardzo długa książka, ale mi i Mai zleciało to jakieś 2 godzinki słuchanie, bo myśmy były tak wciągnięte. No, chyba trochę dłużej słuchałyście tej książki, bo tu też słuchały dziewczyny audiobooka, nie czytałyśmy tej książki, bo akurat jesteśmy w trakcie czytania innej książki, która nie jest świąteczna, a chcieliśmy przygotować dla Was jakiś odcinek w klimacie świątecznym. I później się okazało, że jeszcze 3 inne książki w kolejce świąteczne też są. Także... Nic. Tak, Ola tam po cichu mówi, co teraz czytamy. Każdy czyta coś innego. Ola czyta co innego, Maja czyta co innego, ja Wam czytam co innego, a tato Wam czyta co innego, więc tak naprawdę jesteśmy zawsze prawie w trakcie czytania 4 książek. A Ty sobie coś innego czytasz i tata sobie też coś innego czyta. A ja teraz czytam 3 książki. Jakie? Różne, no każda inna. I słucham jednej. Więc też taką, cały czas jestem w trakcie czytania. A może Ty zaczniesz nagrywać o swoich książkach bez nas? Na przykład... A nie, a my będziemy wtedy mamą! Wspaniały pomysł! Na przykład, mamo, co Ci się najbardziej podobało w tej książce? Albo, mamo, komu to polecasz? Nie powiedzieliśmy, komu to polecamy! Polecamy od 1 do 100. Ja bym powiedziała, że tak od 6 do może tak nawet 20 lat? Być może. Nie, naprawdę. To jest taka książka, którą myślę, że takim nastolatkom też się na pewno spodoba. A małe dzieci się tego mogą bać. Naprawdę. Maja już nam powoli ucieka, a ja wiecie, o co Was bardzo bym poprosiła, dziewczyny? Możemy... O Wasze świąteczne życzenia dla naszych słuchaczy. A! To czego życzycie najbardziej naszym słuchaczom? Każdy jednej rzeczy. Ola? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Dobrych Happy świąt! New Year. Dobrych świąt, Ola mówi ciągle. Dobrych świąt. Ola, czego życzysz słuchaczom? Już przecież zaśpiewałam. A ja Wam życzę, słuchacze... Dużo książek. Dużo książek pod choinką. I samych fajnych przygód z tymi książkami. Tak, żebyście mogli czytać je z przyjemnością i przeżywać je z przyjemnością. Żeby Wam przy nich czas szybko mijał. Albo nawet wolno. Mamo, Maja już uciekła. No właśnie zauważyłam. Maja już poszła sprawdzić pod tą choinkę, czy tam nic nie leży. Więc my chyba Ola już się pożegnamy. Maja, wracaj! Pa! Pa, pa! Cześć! Miłych przygotowań i udanych świąt! Pa!